Hejka kochani, witajcie na kanale Tata Games, gdzie zagramy sobie dzisiaj w taką bardzo sympatyczną grę Ball Hero Adventure Red Bounce Ball. Taka mała czerwona kuleczka. Proszę bardzo, ratujemy nasze miasto przed niedobrymi, niegrzecznymi kwadraciakami, które chcą każdą kuleczkę zamienić w kwadrat. Proszę bardzo, level pierwszy już zaliczony. Przechodzimy do levelu drugiego. Co tutaj mamy? O, jaka fajna skrzynia! Chyba ją sobie do czegoś wykorzystam. Uhuhu. Tylko do czego? Właśnie, do skoczenia po kolejny żeton. Teraz muszę się dostać jakoś na górę. Jak to zrobić? No oczywiście, za pomocą skrzyni. A masz, ty niegrzeczny kwadraciaku. Dobra, ale mamy tu fajną deseczkę. Proszę bardzo, jaka ładna kładka. Oj, jakie kolce! Prawie bym na nie skoczył. Dobrze, dobrze. Uwaga. O, tu jest jakiś przycisk. Halo? Gdzie jest taksówka? O, już jedzie. Fajny wózeczek, który przewiezie nas na drugi brzeg. Bardzo fajnie. Monetki już mamy tutaj. 20 monet. Z tego co widzę, bardzo fajnie. Idziemy dalej. O, znowu jakieś kolce. Uwaga. Słuchajcie, mamy już level trzeci, nie jest źle. Idzie jako tako. Jupi, ale fajnie się tu skacze, naprawdę. Checkpointik zaliczony. Co tu, tracę równowagę. Oj, oj, oj. Juhu, bardzo fajnie. O nie, znowu jakiś... A to tym razem, zobaczcie, nie był kwadraciak, tylko kulka. No nieźle. O, prawie bym skoczył, a tu woda przed nami. Dobrze jest. Gramy dalej. Juhu. O. To było niezłe. I jesteśmy już na levelu czwartym. O, masz kwadraciaku. Co tutaj szukasz w ogóle? O, skrzyneczka. O, czy się schowam za nią? O, prawie się udało. Ups. Ho, ho, ho. O, tam mamy jeszcze żeton do góry. Oj, tak, chyba nie wskoczę. Muszę przybliżyć troszeczkę ten kartonie, no to pudło, tak, tą skrzyneczkę. O, jupi, brawo, udało się. Oj, jaka fajna kula, skała, wygląda jak księżyc. Ale dzięki niej sobie właśnie wskoczyliśmy już do levelu piątego. Tak jest. Kolejna skrzyneczka. O, jak dużo żetonów. Fajnie, przyda nam się ta skrzyneczka. Uwaga, dobra. Zostawmy ją sobie na boczku. Być może nam się jeszcze do czegoś przyda. O nie, to ten wybuchający kulko kwadraciak. Hehe, dobra. Uległ samozniszczeniu. I co tu trzeba zrobić? Aha, ten wózeczek by trzeba było troszeczkę chyba przesunąć, bo potrzebujemy chyba tą kładkę. Coś mi się zdaje. Oj, źle zrobiłem teraz. No, 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 no. Co to? Jak tutaj teraz to wykombinować? Uwaga. O, właśnie, tak jest. Już jest dobrze. Jest skrzyneczka. Musimy ją przesunąć. Tutaj, tak jest. O, już mi się kręci w głowie od tego przesuwania. Uwaga, będzie mega skok. Ale mi się tutaj coś pod nogami, że tak powiem, chwieje. Hoppa, udało się. Checkpoint zaliczony. O nie, buja most. Jak byłem mały, to lubiłem buja mosty. Level szósty. Zaczyna się już tutaj troszkę trudno, ale damy radę. Checkpointing, brawo, zaliczony. Wybuchające kulko kwadraciaki to doprowadzają mnie do... O, nie powiem czego, ale dobra, jedziemy dalej. Mamy mało czasu wówczas na skoczenie im na głowę. Przepychamy naszą kulę. Oj, chyba za bardzo.
Będziemy ją potrzebować jeszcze raz, ponieważ tam został na górze jeden żetonik. Tak, tak, zabieramy wszystkie żetoniki, nikogo nie zostawiamy. Żeby nikomu nie było smutno. Jubi, dobrze. Hopka, troszkę wyżej, troszkę jeszcze, troszkę ociupinkę. Hoppa, mam cię. Dobrze jest, idziemy dalej. Hop. O, 6 na raz się udało zebrać, bardzo fajnie. No i mamy level 7. O, winda, lubię windy. I na dole niegrzeczny kwadraciak. Aha, już po tobie. Nie będziesz nam tu przeszkadzał. Co to za jakieś... Było nieciekawie przez chwilę. Aha, czyli to tak trzeba zrobić. Już teraz wiem. O nie, jak mi się tutaj coś znowu chwieją te deseczki. Nie lubię tego. Nie jest to przyjemne. Niewiele brakowało. Wpadłbym do wody. Uciekamy teraz, nie ma czasu na zabawę. Level 8. Tak jest, skok przez rzeczkę. 6 żetoników na raz. O, ktoś się wykąpał. Dobrze, że to nie my. Oć, no nic, straciliśmy troszkę energii. Zdarza się. Ale... przynajmniej na spokojnie sobie tutaj pozbieramy te monetki i żetoniki, tak jest. Lub do wody. No nie tym razem. O nie! Było blisko. Checkpointcik. O, czekamy na nasz wózek. Podjechał. Podjechała taksówka. Jedziemy dalej. No tak, kwadraciak. I level 9. Nie jest źle. Słuchajcie, kochani, idzie nam całkiem nieźle. Kwadraciaków tutaj, tych kulek niegrzecznych nie brakuje. Ale nie poddajemy się. Te tykające kule też są niebezpieczne. Trzeba się trzymać od nich z daleka. O, jeszcze jeden żetonik. Zapomniałbym. Tak jest, nikogo nie zostawiamy w tyle, tak jest. Bo, czy przeskoczę? O, kto tam się pojawił? Właśnie, tak warto czasami się wychylić troszeczkę do przodu i zobaczyć, co będzie w następnej scenie. Opa! Ale sobie... O, jaka ładna łódeczka. Popłyniemy sobie, tak. Oj, teraz mamy chwilę wytchnienia. I masę żetonów do zebrania. Bardzo fajnie. I level 10 się zbliża. Oj, jaka ładna skrzyneczka wisząca. No tak, trzeba z nią strącić na dół. Mhm. Ona nam się pewnie do czegoś przyda. Nie bez powodu tutaj wisi, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, że te skrzyneczki za każdym razem do czegoś nam się przydadzą. Opa! Nie tylko do sięgania żetonów, ale również do uruchamiania różnych mechanizmów. Tym razem ten mechanizm ja mogę uruchomić też sobą, to co też jest bardzo fajne. Okej, teraz tą skrzyneczkę musielibyśmy przestać... Oj, co jest grane? Coś nie idzie. No dobrze, zobaczymy jak to pójdzie. Ale ciężko idzie, jejku. Co tam jest w tej skrzyni? Chyba same skarby jakieś. Idzie bardzo, bardzo ciężko. Ale damy radę. Kwadraciak już czeka. Uważaj, odsuń się, bo spadnie ci na głowę nasza skrzynia. Albo ja. Dokładnie. Ups, nie wpadnij mi tylko do wody skrzyneczką, bo będzie nam bardzo przykro. 9 żetonów, bardzo ładnie. I checkpointcik. Nasza kula księżycowa. Albo meteoryt, bo tak wyglądem właśnie przypomina też meteoryt. Z górki na pazurki. O, o. Tykająca kula.
Myślałem, że obie są tykające, była tylko jedna. No to jedziemy. Juhu! Tak jest, z górki na pazurki. Słuchajcie, na dzisiaj sobie skończymy. Mieliśmy co robić tutaj przez te 10 leveli. W następnym odcinku zrobimy sobie do końca tą planszę i zaczniemy też połowę następnej planszy. Jesteście na kanale Tata Games. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.